Któryś telefonasz Pana Boga? Właśnie, jak słyszałem po pręcie, to są one sprawy, proszę zadać jak najbardziej ciekawe pytania. I w związku, że mam jego zbliżenia do mnie. Proszę? Proszę bardzo. Marcin Michalski, jestem z Radia Jawor. To zacznijmy od... Też od razu o publicystyce może, bo to co powiedzieć dla czasu. Często Pan mówi o tym, że teksty na płytach są... No nie chcę, żeby Pani... A społeczna mówi dokładnie. Ale no, czasem odjeżdżę do publicystyki. Chociażby kiedyś na Smyta czy teraz na nowy wypuścić znaki szczególne utwór o Kirówkę, jak to Pan określił. O deszczu, czy też wstrząsający utwór tytułowy. Mówię, że jestem aspołeczna w tym sensie, że nie jestem społeczną, społecznie nie pracuję, to znaczy nie angażuję się w społeczne czyny. Uważam, że są osoby, które są predestynowane z urodzenia i rzeczywiście poświęcają serce, rozum tym sprawom, które są oczywiście multum. Natomiast jak każda osoba, obywatelka tego kraju, Polka, no postrzegam i reaguję na różne zjawiska, tych zjawisk jest multum, oczywiście zupełnie nowych niż innych od tych, które były nowe zjawiska. Na początku jakby nie dawałam temu ani uszu, ani oczu, dlatego że byłam pod wielkim wrażeniem zmiany, jak my wszyscy ludzie, którzy po prostu są w naszym wieku i zaangażowali byli w różne sprawy emocjonalnie i nie tylko. No, wszyscy chcieliśmy żyć, co tu dużo mówić, w wolnym kraju. To było oczywiście najważniejsze, to żeśmy osiągnęli. A potem powoli z latami, oczywiście to wszystko zaczęło się z tamtej strony, gdyby Państwo robili zdjęcia, to byłoby o wiele lepiej. My wszyscy lubimy z lewej strony, od strony anioła. W każdym razie chodzi o to, że no, że jesteśmy na takim w tej chwili etapie, że się widzi różne zjawiska, które są zjawiskami niestety nie marginalnymi. To nie są marginalne zjawiska, o których ja śpiewam. To jest coś po prostu niesłychanego. Na przykład teraz dostałam list. Mam takich przyjaciół, którzy są oboje nauczycielami. Wspaniałych zresztą. I napisali do mnie list, że za każdym razem, jak my wydajemy płytę, to ta płyta po prostu uderza w coś, co się dzieje w ich życiu osobistym. I mówi, to jest coś niesamowitego, to tak jakbyś czytała w naszych myślach, bo tu konkretnie chodzi o tekst. Tym razem było tak, że oni pojechali na wakacje, oboje są nauczycielami, pewnie były te wakacje zimowe, wracają i dokładnie jego, tego chłopaka, nauczyciela, uczeń 16-letni, wyskoczył przez balkon. Mówiłem po prostu, mówiąc, to jest coś nie z tej ziemi. No. A te wyskakiwanie przez balkon, to stało się już jakimś, no coś nadmienne, prawda? I takich wypadków my znamy. Nie wiem, no już wspomniałam oczywiście Warszawę z Ursynowym, ale też znam to z Olsztyna, no w tej chwili oczywiście z Polski i tak dalej. Że młodzi ludzie, tak, że młodzi ludzie nie radzą sobie w życiu, że jest za mało uwagi, że taki czyn, który dopada, jak ja uważam, że to taka decyzja, to ona dopada młodego człowieka jak atak epileptyczny. Na to się nie ma wpływu. To człowieka osacza. Jak mało jest uwagi, w gruncie rzeczy, jak mało jest uwagi, jeden krok definitywny, po prostu definitywny. I to jest ta chwila nieuwagi, to jest ta chwila nieuwagi, a to jest człowiek, dziecko, najczęściej dziecko. Więc to są smutne sprawy. Oczywiście, ponieważ tego jest dużo różnych takich rzeczy, no myślę, że cała płyta właściwie dotyka, każdy z tych utworów czegoś tam dotyka. Tak jak do tej pory zresztą, bo to się tak mówiło, że mi śpiewa, że ja śpiewam piosenki o miłości. O mnie nigdy nie śpiewam piosenki o miłości, oprócz Kocham Cię, kochanie moje, gdzie nawet w refrenie jest ten powrót, który też można w różnoraki sposób sobie tłumaczyć, bo to był bardzo specyficzny czas. Bo przecież nie żyje się, ja nie jestem permanentnie osobą zakochaną, permanentnie w jakimś po prostu amoku, tylko żyję, postrzegam świat i nie jestem aspołeczna właśnie w tym aspekcie, o którym Pan mówi. Także to są rzeczy, które się po prostu widzi, czy się śpiewa o miłości, czy się śpiewa tak, czy się śpiewa owak. To jak mówię, no, żadna osoba nie jest osobna, prawda? No owszem, zdarza się może 5, 10 minut, może 15 minut, może to trwać pół roku, może trwać, nie wiem, rok tego zauroczenia, a potem wchodzimy w życie i z tą wielką miłością, z tym wielkim zauroczeniem i postrzegamy wszystko to, co jest dookoła. Zaczyna na nas oddziaływać.
Bo przecież nie żyjemy w próżni, nie żyjemy w kosmosie, tylko żyjemy w sposób konkretnym bardzo kraju. To wszystko, co miałam do powiedzenia. Ja może dodam, że odnośnie tekstów, które sprawiają wrażenie czasami właśnie takich trochę komentujących rzeczywistość taką dość drastyczną. Właściwie w czasach, kiedy radiostacje starają się grać muzykę, która jest jakimś szumem, taką papką i broń Boże nikomu nie przeszkadzać. Pani Zosia, pani Krysia, ciasteczko, imieniny dzisiaj mamy, pani Basi. Czy w tych czasach uważam właśnie trzeba mówić o rzeczach, które są żywe, które są prawdziwe. Morrison się nie przejmował specjalnie tym, że go prasa amerykańska niszczyła, że go policja aresztowała za różne rzeczy na koncertach. Był głosem Ameryki, był głosem pokolenia i dzisiaj się patrzy z pewnej perspektywy. Był to bardzo poważny poeta, bardzo poważny artysta, nie przejmujący się tym, że paru klientów chce serwować ludziom papkę muzyczną. No przecież zimy, codziennie jesteśmy w trasie, codziennie widzimy te sytuacje, o których Kora śpiewa. Ludzie, często nagle krytycy, takie święte oburzenia, cóż to za teksty, takie dosłowne, takie jakieś bardzo no, takie nieubładzone, nie takie, że ja Cię kocham. Niezakamuflowane. Tak, tak śpiewają artyści po prostu. Nie papkowicie, na drogę, by ten cholerny deszcz. Proszę zwrócić uwagę, wystarczy tylko dokładnie tego posłuchać. I tam jest bardzo precyzyjnie pokazane, jacy jesteśmy. Że jesteśmy lepsi z tego powodu, że są te dziewczyny, które stoją na ulicy. Nie, że one są takie złe. Nie, że one są takie złe, tylko że my jesteśmy lepsi od nich. Jesteśmy lepsi od tych ludzi. Także to jest... Ja myślę, że ta piosenka to jest bardzo poważna piosenka. O ile nie jedna z najpoważniejszych piosenek, taki bardzo poważny komunikat do nas, do ludzi, którzy jadą drogą i mówią, nabijają się z tych dzieci, co to jest, powinni się to zamykać. Właściwie może nie powinniśmy tego tutaj dzisiaj mówić, ale w najbliższym otoczeniu Jezusa Chrystusa była Maria Magdalena. Także ci tacy mądrzy, wszyscy, którzy by chcieli coś powiedzieć, że to są teksty paskudne, że one są takie jakieś dziwne, to dla mnie... Bo ludziom się wydaje, że mają strasznie dużo trosk. Że radzie mi się wydaje tym komercyjnym, że ludzie mają bardzo dużo trosk, no w związku z tym trzeba im serwować papkę. Trzeba im serwować po prostu taką ciszkę. A ja uważam, że ludzie są bardzo nieczuli w Polsce. Są w gruncie rzeczy niegrzeczni, bardzo agresywni, powinni naprawdę się zreflektować. My jesteśmy narodem, który się powinien po prostu zreflektować. Jesteśmy potwornie agresywnym narodem. Nie, w gruncie rzeczy nie ma u nas współczucia, tylko współczucia bez kamer. Owszem, gdzie sobie współczują, oczywiście na setach, jak się spotykają, jak po prostu wydają pieniądze nie wiadomo na co, po to, żeby tam ewentualnie te 2 złote dać na dom dziecka, a cała feta kosztuje oczywiście tyle, że mogliby parę lat cały dom dziecka zbudować i utrzymywać. Więc to wszystko są pozory. Żyjemy w pozornym świecie, w pozornym. A ja tego nie znoszę. Jestem człowiekiem pracy, jak górnik, ciężko pracuję, jeżdżę, schodzę, to jest ciężka robota, patrzę dookoła, cenię każdego człowieka, czy on robi buty, czy ona stoi na drodze. Zastanowić się trzeba, kto to jest. Przecież te kobiety tego nie robią dla przyjemności, no ludzie. No. Główny zarzut w sondażach niektórych radiostacji ogólnopolskich to jest zarzut właśnie, że nie są to piosenki lekkie, łatwe i przyjemne. No ja uważam, że ten zarzut świadczy przede wszystkim nie o tekstach Kory, tylko świadczy o radiostacjach, które lansują właśnie taki profil beznadziejny. Przecież tego się nie da słuchać, tego, wszyscy co się tęsknią za radiem, wszyscy tęsknią za tym, co było w latach 80., za tym, co Trójka, czym była Trójka. Fantastyczną pracę wykonują w moim odczuciu radiostacje lokalne, rozgłośnie lokalne, to znaczy jest wielu bardzo inteligentnych ludzi, niezwykłych ludzi w terenie tak zwanym. Oni się nie boją tego, że gdzieś ktoś odgórnie, jakaś warszawka, że stracą 0,5% czy 1% słuchalności. Tu jest jeszcze ta ostatnia ostoja prawdziwego radia. Jak jeździmy po Polsce, to nie słuchamy radiostacji tych mega głównych, słuchamy tego, gdzie akurat jesteśmy. Przejeżdżałem przez Wrocławek, słucham radia Wrocławek.
solidarnie. Zresztą najlepsze, bo przecież w końcu nie mogłam jeździć po wszystkich radiostacjach, było bardzo dużo wywiadów, udzielałam bezpośrednio do radia i naprawdę tak inteligentnych pytań i takich naprawdę na poziomie, że można było sobie porozmawiać, inteligentny głos, to się aż wyobraża tego człowieka tam z drugiej strony, to były tylko i wyłącznie z lokalnych radiostacji. A dążysz tam, a da. Bo oczywiście na niczym im nie zależy, no takie tam sztampowe pytania, jeszcze raz dlaczego zmienia, natomiast trzeba się pochylić nie to są sprawy, które się oczywiście wyjaśniają po drodze, natomiast konkretnie no jest przekaz słowny, werbalny, prawda, no ten najprostszy, prawda, wszyscy mówimy, jedni lepiej, drudzy gorzej, no ale w końcu po coś się pisze, prawda, o wiele łatwiej jest porozmawiać o tekstach niż o muzyce, której się słucha. Co tutaj może powiedzieć po prostu, że komponował, prawda, że dzwony dzwoniły i tak dalej, no ale jednak gdzieś tu się człowiek wysila, żeby jeszcze w tej piosence był jakiś tekst, no nie o siedmiu zbójach, tak jak to w tej chwili jest, tylko coś, żeby oczywiście z tego wynikało, no jakaś refleksja. Jak się zna język, oczywiście, że to taki mój przyjaciel, wczoraj miałam spotkanie z ludźmi młodymi, on mówi tak, że on pierwszy to on słucha muzyki, ale oczywiście wtedy, kiedy on, jak ja słucham piosenki francuskie, no bo nie zna języka, ja bo rozumiem, że tam może śpiewać, nie wiem, o żabach i skorpionach i jemu to nie przeszkadza, jest fajna muzyka. Natomiast my Polacy mamy swój język, jeżeli ktoś zaczyna śpiewać, prawda, i jest piękna muzyka, bo często się zdarza, że fajne dźwięki, pierwsze akordy, prawda, a potem jest o niczym, no to jest to po prostu przykre, dlatego że w końcu mamy wspaniały język, no język jest to takie cudowne medium. Tyle można tym przekazać, no i to jest i zmysłowe, i rozumne, prawda, i można skarcić, i można tym głosem osłodzić, więc jak mówię, no to jest, więc nie ma... Często się zarzucało, ona mówi, że jest grupą komercyjną, że się komercjalizuje, że stara na hotel Nirvana, że trochę w stronę takich unowocześnień. Grupa Mana nie jest grupą komercyjną w dzisiejszym świecie, jest uważana przez tak zwane wielkie radiostacje za grupę już za bardzo awangardową. Trudną, nie tyle awangardową, tylko po prostu trudną właśnie przez to, że taką właśnie rockową, no przez to, że takie porusza problemy i tak dalej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że gdybym śpiewała i taką muzykę byśmy robili jak Celine Dion, to byśmy... Inaczej mówiąc, chcecie zwrócić uwagę właśnie na problemy, które dotyczą nas wszystkich. No to Polska stoi na tak zwanym rozdrożu, albo idziemy w stronę tak zwanej magny i papki totalnej, jest nam wszystko jedno, albo jesteśmy ludźmi, jesteśmy narodem, w którym nie kończą się wielcy Polacy na papieżu i nie kończą się wielcy Polacy na Wałęsie, nie kończą się wielcy Polacy na Miłoszu. I że trafia czas na taką totalną jakąś abnegację, totalną papkę. W tym narodzie dalej są wspaniali ludzie, bo jest olbrzymia patologia, wojna jedna, wojna druga. Ciężka bardzo historia. Ale to jest trochę tak jak z alkoholikiem. Jeżeli się nie przełamie, to nie będzie żył. Polska, jeżeli będzie szła dalej w tym, będzie zanarkotyzowana takim właśnie życiem beznadziejnym, nijakim, miałkim, to będzie ciągle w nałogu, będzie ciągle w jakimś delirium mniejszym lub większym. Naród albo się odrodzi, albo się nie odrodzi. Będzie mi z tych skaczących, o których wcześniej... To dziwne, że przy okazji rock'n'rolla rozmawiamy o takich sprawach i we Włocławku. Poza tym ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że przecież to nie o to chodzi, że nagle każdy się ma zatrzymać, nie wiem, wziąć pod opiekę, to są pewne zjawiska, które są, były, są i będą. I one są, ale to o to chodzi, żeby po prostu mieć ludzkie, co to jest człowiek? Jak człowiek nie współczuje, to nie jest człowiekiem. To jest rozgraniczenie. Ktoś, kto nie ma serca i nie jest w stanie współczuć drugiej osobie, współodczuwać, to nie jest człowiek. To nie jest człowiek, bo na niego nie można mówić, że to jest człowiek. Człowiek zaczyna się wtedy, kiedy patrzy na świat, żyje z tym światem, różne są zjawiska. W świecie mamy to, co jest piękne, to, co nas atakuje, co nas... Bądźmy z tym przynajmniej w jakiejś przyjaźni. Nie można po prostu mieć takiego stosunku, jaki my w tej chwili mamy. Czy to jest z kompleksu, muzyka z kompleksu, czy czegoś. Bądźmy sobie przynajmniej na tej psychicznej płaszczyźnie równi. Nie ma równi. Współodczuwajmy, współczujmy. Jeżeli nie możemy pomóc, jeżeli konkretnie nie możemy komuś pomóc, prawda, od razu dać mu po prostu domu, tego, a nie możemy, to przynajmniej bądźmy mi. Powiedziała, co to za kobieta, ta piękna Zadie Smith, to jest ta pisarka, która napisała Białe Zęby.
to cudowna jest. I ona przyjechała do Polski, ta jej książka zrobiła wielką furorę. I ona mówi tak, że to jest piękny kraj, wszystko jest fajne, tylko ona mówi tak, tylko Polacy są bardzo, bardzo niegrzeczni. Jak ona to eufemicznie ujęła. Niegrzeczni. I taka jest prawda, że jak my jeździmy po Europie czy po świecie, to pierwsza rzecz, którą się odczuwa, brak agresji na ulicy. Jesteśmy bardzo agresywni. Przeklinają ludzie tak, no i jedzie chłopak tu przed świeczką, jedziemy, zatrzymaliśmy się na światłach, cudna pogoda, na drewnianym wózku dwóch chłopców, jeden drugiego prowadzi. Wydawałoby się, że to piękna historia, prawda? Otwarte mamy okno, a on mówi, kurwa, kurwa, co ty, kurwa, co ty, kurwa, no i w tym momencie cała ta atmosfera piękna, którą sobie wyobrażaliśmy za szyb, pryska, za zamkniętych szyb pryska, bo nagle okazuje się, że te dzieci właściwie, no nic innego nie robią, najprawdopodobniej od godziny z tym wózkiem wożą, tylko cały czas przeklinają. A to się trzeba zastanowić, dlaczego? Bo nie wierzy, wie pani, dlaczego przeklinają? Dlatego, że, no przede wszystkim, dlaczego przeklinają? Dlatego, że tak, media dają temu, nie dają temu otworu. Problem dorosłych. Świat dorosłych oczywiście i świat dzieci nagle znalazł się w jednej kuli. Nigdy tak nie było i tak nie powinno być. Świat dorosłych i świat dzieci to są dwa odrębne światy, które stykają się na pewnej granicy wspólnej i potem ewentualnie przechodzą. Są pod specjalną protekcją. Specjalną. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie ma i trzeba tego restrykcyjnie przestrzegać. A jak się tego nie przestrzega, to mamy to, co mamy. Więc o to chodzi, że ten świat, a szczególnie w Polsce, jest w tej chwili taki zagubiony. No tak, ale jak pani widzi, no ja mówię, że język, że wulgaryzmy to owszem, to jest język w języku, prawda? I nikt tu z nas nie jest święty, ale są pewne rzeczy intymne, są dla zamkniętego, hermetycznego świata, którego się nie przenosi na forum publiczne. Koniec. I jeżeli na forum publicznym daje się temu tak, i się to nagłaśnia i uważa się, że to jest po prostu kapitalne. To znaczy, że można, że to jest fantastyczne, więc po co się starać? To jest problem dorosłych wtedy, kiedy matka, ojciec bije matkę, jak się mówi, bije matkę w ryj i widzi to dziecko, to znaczy, że tak można. To jest problem nas, dorosłych ludzi. Myślę, że tutaj Państwo obrytywają pięknym słowem. Właściwie można by powiedzieć, że dajcie nam tutaj Państwo pewną dawkę filozofii tego zespołu, może nawet pewnego posłanicy. Ale rzeczywistość jest taka jest. Chciałabym Panią zapytać o to, jaki jest Pani stosunek do mediów. Ja reprezentuję prasę. Media współczesne, a szczególnie właśnie praca, szczególnie praca kobieta, kształtuje pewien wizerunek i lansuje pewien wizerunek. Jak Pani reaguje na kolejne propozycje pięknych, luksusowych pism dla kobiet, które chcą stworzyć skory wzór do naśladowania dla kobiet, które to pismo czytają, które chcą pokazać Panią jako osobę dbającą o nie tylko o marsz, ale także o powiedzmy o to, żeby im przytyć, żeby im się zrobić marszczek, żeby mógł Panią ubrać i cały czas też najlepszy wywiad w Warszawce i ewentualnie, żeby nie spróbowała Pani tam przemycać treści takich, które tym kobietom mogą zburzyć pewien porządek rzeczy, bo one postrzegają Pani jako gwiazdę, jako gwiazdę, nie ma problemu, jak sobie Pani z tym radzi? Nie ma problemów, mam mytum, jak każdy człowiek przecież, ale ja mówię, że no, jestem niewątpliwie estetką i po prostu uważam, że człowiek jest na tyle silny, i jeżeli rzeczywiście chce wyglądać tak, jak to nie jest nic złego. Oczywiście pismo kobiety w 99% to jest tak zwany barysku bullshit i ja na miejscu kobiet bym tego w ogóle nie czytała. Tak naprawdę, jakby kobieta chciała się dowiedzieć, co robić, żeby tak wyglądać jak ja w moim wieku, to jest to po prostu dosłownie 3-4 zdania. 3-4 zdania. No oczywiście ruch. Intelektualna praca, to jest niewątpliwie do śmierci, bo do śmierci człowiek się dowiaduje czegoś o sobie. Na pierwszym miejscu powiedziałabym joga, to jest niesłychanie bardzo dyscyplinująca i niesłychanie trudna. To nie jest ta joga, co ta pani przyjdzie i czy to się nogę podniesie tak, czy się podniesie tak, będzie gładzić i będziemy medytować. Medytację robi się samemu.
Natomiast joga to jest piekielnie ciężkie zajęcie. Przez półtorej godziny trzeba znać, trzeba wiedzieć, co to jest. Trzeba znaleźć sobie mistrza. Jak panie są zainteresowane, ja zawsze mogę podać telefon do mojej mistrzyni, a ta mistrzyni powie, czy we Wrocławku jest ktoś, kto rzeczywiście jest godzien tego, żeby się nim zainteresować. A cała reszta, no mało jeść, dużo pić wody, co oczywiście wszyscy mówią, i ruch. Zajęcie. Ja w ogóle nie oglądam telewizji, jeżeli chodzi o jeżeli jest za dużo złej informacji w powietrzu, w ogóle nie czytam gazet, bo i tak do mnie to dociera. Bo za dużo jest po prostu, epatruje się tylko i wyłącznie złymi wiadomościami. Małe to trzeba sobie, dobre to trzeba sobie znaleźć, jakimś petitem pewnie gdzieś napisane na 55 stronie. Cały czas non-stop epatruje się złymi wiadomościami. One zawsze były, cały świat zawsze był taki, bo człowiek się w ogóle nie zmienia. Tylko, że przekaz był inny. To po co my mamy dzisiaj? Co nam to da, że my będziemy dokładnie wiedzieć, co się stało w jakiej sekundzie gdzieś na świecie? To tak prędzej czy później to, że tutaj, tu o siebie dbajmy, żeby u nas było dobrze. A to, co się już kobietom serwuje, a co mają zrobić, a co się mają ubrać, a to, a tamto, a jakie są trendy, czy mają na różowo, czy mają na taką. Pierwsza rzecz, widzę, czym mi jest dobrze, czym ja się dobrze czuję. Jeżeli ktoś lubi kropki i falbanki, to będzie lubił je całe życie. Jak ja lubię kropki i falbanki, to ktoś mi powie, że ja nie będę nosiła kropek i falbanek, bo wie, są trendy. No ludzie. Zdarzyło się pani nie autoryzować wywiadu, czy... Zdarzyło mi się, no jakby był po prostu spek bredni, no to już po prostu nawet mi się nie chciało, bo często jest tak, że nawet coś bierzemy i po prostu sami nad tym pracujemy, prawda, wiedzą jakie były pytania. Zdarzyło nam się. Co też mnie oczywiście zadziwia, bo ja uważam, że nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie by nie było po prostu paru ludzi predysponowanych do tego, żeby robić zdjęcia, robić wywiady, pracować w radzie, w telewizji, etc., etc., bo ja uważam, że wszędzie, absolutnie w każdym miejscu są super zdolni ludzie z pasją. Czyli gdzieś to tak samo się musi układami działać z pasją. Czyli pasja to jest to, że niekoniecznie muszę od razu dostać 10 tysięcy za to, co ja robię, tylko lubię to robić. Tak jak my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, prawda, że my jeździmy, gramy koncerty, gdzie po prostu, no w porównaniu z tym, co było kiedyś, to my po prostu zarabiamy grosze. Ale mamy nowy zespół, mamy nowy projekt, mamy nową energię i z przyjemnością to robimy. My, którzy moglibyśmy tego nie robić. Pasja. Mamy taki zawód i go kochamy i staramy się po prostu nie pluć sobie sami w twarz. Proste. Chciała pani, że nie jest pani człowiekiem osobnym, więc pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, tak jakby trochę poza tą sytuacją z kontekstu. Jutro we Włochach wystąpi zespół Sistas. Co sądzi pani o tych dwóch dziewczynach? Co sądzą państwo o tej grupie? Mówić do siebie, że ja nic nie sądzę, bo nie znam. Jeżeli nie słucham, prawdopodobnie nie słucham takiej muzyki. Z tego, co pani mówi, to pani nie dyskują. To może Manolo powie, bo tutaj każdy z nas... Właściwie nagrana płyta hip-hopowa, jaka kiedykolwiek się ukazała w Polsce i polega to na tym, że jest nagrana przez muzyków. Przez profesjonalnych młodych muzyków, którzy są w ogóle zresztą moimi kolegami ze szkolnej ławki. I bardzo się z tym przyjaźnie, to jest tak, że płyta zrobiona takim samym nakładem pracy, wszystkie inne produkcje hip-hopowe, no bo o hip-hopie mówimy. Czyli zrobiona w domu, przy komputerze, z tym, że właśnie przez ludzi bardzo dobrze wykształconych muzycznie, którym zależy na tym, żeby to świetnie brzmiało i żeby nie tylko... Oczywiście, no jeśli chodzi o teksty, to mi się one nie podobają, ale jeśli chodzi o produkt muzyczny, no jest to też coś wspaniałego i wydaje mi się, że jeśli będzie hip-hop się w tę stronę, czyli właściwie muzyka mojego pokolenia i wszystkich moich kolegów, czyli ogromnej rzeszy ludzi, to będzie coraz lepiej. No to jest tak samo jak w Stanach Zjednoczonych wszyscy ludzie, którzy robią hip-hop, mają już teraz po 30-40 lat. U nas średnia wieku to jest 25. I myślę, że z czasem wszyscy będą mieli coraz lepszy sprzęt, coraz lepsze studio, wiadomo, wytwórnie będą się bardziej postarać i to będzie na coraz wyższym poziomie. A Sistas zaczęli. Bardzo się bym się wiedział na tym kontekście. O tym socjologiczny, a więc jak państwo zapatrują się na kwestię właśnie chociażby tekstów hip-hopowych, to nie jest zespół, którym ja się interesuję, to raczej moja córka, bo niestety wiek predestynuje mnie troszeczkę do innych gustów muzycznych. Natomiast widzę, jak fakt, że przyjeżdża tego rodzaju zespół jest otwierany właśnie nastolatków.
Ja nie znam dokładnie wszystkich tekstów tego zespołu, ale sądzę, że tam słowa wymieniane tutaj, wcześniej uznane za niecenzuralne, nie wszystko funkcjonują jako tak zwany normalny język, a więc jest to też to sankcjonowanie tego języka, który tak Państwa tutaj oburzył przed chwilą na ulicy, który nas także oburza co chwila, co rok. To jest coś bardzo, bardzo dziwnego, bo to ja uważam, że na przykład grupa 50 Cent sprzedałaby na pewno nie mniej płyt, nie bluzgając, sprzedałaby taką samą ilość płyt, bo wokalista jest przystojny, wokalista jest dobrze wymakijażowany, muzyka jest fajna. Po co tak zwane bluzgi? To jest cała stajnia gdzieś tam kręcąca się wokół tych największych gigantów muzyki hip-hopowej w Stanach, wokół Snoopy Dogga i jeszcze paru innych. Natomiast dla mnie jest dziwne to, że tacy prawdziwi, można by powiedzieć, nie degeneracja, ale ludzie, którzy zostali przez życie przenicowani dokładnie na wszystkie strony, tacy ludzie jak Red Hot Chili Peppers, czy nawet Rolling Stonesi, ani jednego bluzgu nie zauważyłem, a właściwie Red Hot Chili Peppers, którzy grają, jest to kapela rockowa, ale właściwie ich największe przeboje są gdzieś tam takie rockowo-hip-hopowe. To są ludzie, którzy piszą fantastyczne teksty, fantastyczną poezję, coś mają do powiedzenia. To jest kwestia, myślę, że są ludzie, chcą zwrócić na siebie uwagę, nie zawsze do końca jakby wiedzą, jak to ugryźć. I czasami po prostu używa się, nie wiem, albo agresji, albo to, co robi Marilyn Manson, albo to, co właśnie jest w hip-hopie, że nagle wyrzuca z siebie, człowiek wyrzuca z siebie masę agresywnych, albo takich kujących w uszy, tych właśnie, nie wiem, dorosłych, żeby ktoś na nich zwrócił uwagę, że my też jesteśmy, mamy 15 lat, dojdziemy już 20. Przychodzą następni, którzy mają 15 i znajdują swój sposób na przebijanie się, ponieważ my, dorośli ludzie, nie zwracamy uwagi na te dzieci. One przeklinają, idziemy ulicą i na dobrą sprawę należało podejść i palnąć takiego w glace i powiedzieć mu, czy ty wiesz, co ty w ogóle mówisz? Tego mu nikt nie mówi. Ja. To ma już do wyboru. Dwa razy, to też mam. Koncert już jest na 50 minut, to 30.